Zwiedzanie Singapuru rozpoczynamy od muzułmańskiej enklawy Kampong Glam, którą kiedyś zamieszkiwała arystokracja malajska. Jest tu meczet sułtański, jeden z największych w mieście. Formalnie został otwarty w 1929 roku i może pomieścić około 5000 wiernych. Mury domów ozdobiono nietuzinkowymi muralami. Cała okolica zwykle tętni życiem do późnych godzin nocnych. Singapur to miasto-państwo położone na wyspie w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego. Teatr Victorii i sala koncertowa. Przed teatrem stoi pomnik Stamforda Raffles'a, założyciela miasta Singapur. Wiszący most Kawenach o długości 79 metrów nad rzeką Singapur. Most Andersona o długości 70 metrów także nad rzeką Singapur. U ujścia rzeki Singapur do Zatoki Marina jest kolejny most Esplanada. A to już Zatoka Marina. Widoczny w oddali diabelski młyn to Singapore Flyer o wysokości 165 metrów. Nad zatoką wznosi się 57-piętrowy hotel Marina Bay Sands, wizytówka Singapuru. Tworzą go trzy wieże połączone dachem w kształcie wygiętej łodzi. Wieżowce centrum biznesowego. Pięciogwiazdkowy hotel Fullerton, zaliczony do narodowych pomników Singapuru. Mityczny stwór z ciałem ryby i głową lwa. To Merlion, będący narodowym symbolem Singapuru. Po drugiej stronie zatoki, za hotelem Marina Bay Sands, znajdują się ogrody nad zatoką, czyli Gardens by the Bay. Jest to sieć nowoczesnych szklarni i parków o powierzchni ponad 100 hektarów. Jesteśmy w przykrytym ogromną szklaną kopułą pawilonie Flower Dome. Wypełniają go drzewa z różnych stron świata, kaktusy i wiele innych roślin. Pochodzą one głównie z południowej Afryki, obszaru śródziemnomorskiego i Ameryki Południowej. Kopuła Flower Dome ma 38 metrów wysokości i pokrywa obszar o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych. A to drugi pawilon Cloud Forest. Atrakcją jest tu 35-metrowej wysokości wodospad oraz dwie ścieżki zawieszone na różnej wysokości. Kopuła tego pawilonu sięga 42 metrów wysokości i pokrywa obszar o powierzchni 8000 metrów kwadratowych.
Za chwilę wjedziemy na dach hotelu Marina Bay Sands, by obejrzeć panoramę centrum Singapuru. W budynku przypominającym kwiat lotosu mieści się Muzeum Sztuki i Nauki. Singapore Flyer ma 28 klimatyzowanych kapsuł. Pełny obrót koła trwa 32 minuty. Zatoka Marina i otaczające ją centrum finansowo-konferencyjne tworzy ścisłe centrum Singapuru. Dwa obłe budynki to kompleks Esplanada obejmujący teatr i salę koncertową. Trybuny są wykorzystywane m.in. w trakcie wyścigu Formuły 1. Na szczycie znajduje się basen o długości 150 metrów. Szklane pawilony w ogrodach nad zatoką. Bliższy to Flower Dome, a za nim Cloud Forest z wodospadem. Sztuczne superdrzewa w ogrodach nad zatoką. Są to porośnięte roślinnością metalowe konstrukcje. Mają od 25 do 50 metrów wysokości. Zbierają deszczówkę i są źródłem zaopatrzenia ogrodów w wodę. Ponadto są wyłożone solarami i produkują energię elektryczną. Świątynia Zęba Buddy w dzielnicy chińskiej wybudowana w 2007 roku. W dolnej części budowli znajdują się dwie główne sale z posągami. W drugiej sali recytowane są modlitwy. Relikwia ząb Buddy przechowywana jest na czwartym piętrze. Wielki młyn modlitewny. Jedna z kondygnacji świątyni została przeznaczona na muzeum. Ogrody botaniczne w Singapurze o powierzchni 74 hektarów założone w 1859 roku. Nieopodal stawu Symphony Lake w 2008 roku stanął pomnik Fryderyka Chopina. W centrum ogrodów znajduje się muszla koncertowa. Odbywają się tu koncerty muzyki klasycznej, m.in. chopinowskiej. Okazałe liście Wiktorii Amazońskiej, zwanej też Wiktorią Królewską. W skład ogrodów wchodzi także 3-hektarowy Narodowy Ogród Orchidei, w którym zgromadzono ponad 1000 gatunków storczyków i 2000 hybryd storczykowatych. Dzielnica Małe Indie w południowej części Singapuru.
trwają ostatnie przygotowania do obchodów święta Deepavali, czyli hinduistycznego święta światła obchodzonego przez 4 dni. Hinduska świątynia Veramakalyaman, dedykowana bogini Kali, będącej jedną z inkarnacji żony Boga Shivy. Kali jest boginią czasu i śmierci, pogromczynią demonów i sił zła. Świątynia została zbudowana przez pracowników pochodzących z Bengalu w 1881 roku. W świątyni panuje duży ruch, trwają przygotowania do obrzędów i składanie ofiar. Obrzędom towarzyszy oprawa muzyczna. Wieczorny pokaz tańczących fontan, światła i dźwięku na zatoce Marina przed hotelem Marina Bay Sands. Z kolei w ogrodach nad zatoką odbywa się pokaz światła i dźwięku zatytułowany Ogrodowa Symfonia. Można tu podziwiać grę świateł w rytm znanych melodii i piosenek. Niestety ze względu na prawa autorskie oryginalna ścieżka dźwiękowa została zastąpiona inną muzyką. Wieczorny pokaz światła i dźwięku w ogrodach nad zatoką kończy nasz pobyt w Singapurze. Z Singapuru przenieśliśmy się do malezyjskiego miasta Malakki. Jej zwiedzanie rozpoczynamy od wizyty w prywatnym muzeum Baba Nyonya. Baba Nyonya to nazwa chińskich emigrantów, którzy osiedlali się na Półwyspie Malajskim już od ponad 400 lat. Muzeum to wnętrza okazałego domu rodziny Chan, której 4 pokolenia mieszkały tu od 1861 do 1985 roku, to jest do czasu przekształcenia domu w muzeum. Jonker Street, główna ulica historycznej chińskiej dzielnicy w Malakce. W 2008 roku miasto zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Plac Holenderski, zwany też Placem Czerwonym, z wieżą zegarową i ratuszem. Charakterystyczne dla Malakki, ozdobne riksze rowerowe. Muzeum Islamu, który przywędrował do Malezji z Sumatry. Muzeum z eksponatami pokazującymi drogę Malezji do niepodległości.
Według legendy nazwa miasta pochodzi od nazwy tego drzewa. Replika pałacu sułtana z XV wieku. Brama Atamosa, która prowadziła do fortu wybudowanego przez Portugalczyków w 1511 roku. Wzgórze Świętego Pawła, na którym są ruiny kościoła Świętego Pawła, wybudowanego w tym miejscu w 1521 roku. Przed kościołem stoi posąg Świętego Franciszka Ksawerego, który w XVI wieku przetłumaczył Biblię na język malajski. Ze wzgórza Świętego Pawła roztacza się widok na miasto i cieśninę Malakka. Wieża Taming Sari, zwana Okiem Malakki, ma obrotową kabinę mieszczącą 80 osób i pozwala obejrzeć miasto z wysokości 80 metrów. Ze wzgórza wracamy na Plac Holenderski. Wybudowany przez Holendrów katolicki kościół Chrystusowy. Fontanna wybudowana z okazji diamentowego jubileuszu królowej Wiktorii. Widok na rzekę Melakka przepływającą w pobliżu Placu Holenderskiego. Najstarsza buddyjska świątynia w Malezji, Cheng Hun Tung, zwana również Świątynią Miłosiernej Chmury. Została wybudowana w 1646 roku i jest dedykowana bogini miłosierdzia. Wszystkie materiały niezbędne do jej wybudowania były sprowadzone z Chin. Minaret meczetu Kampung Kling przypominający chińską pagodę. Meczet został zniesiony w połowie XVIII wieku jako drewniany budynek i przebudowany na murowany w 1872 roku. Jedna z najstarszych świątyń hinduskich w Malezji, niestety zamknięta. Bogato zdobione wejście do chińskiej świątyni Hokien Huai Kuan. Pobyt w Malakce kończymy wieczornym spacerem w okolicy Placu Holenderskiego. Putrajaya to nowe centrum administracyjne Malezji. Zwiedzanie rozpoczynamy od meczetu Putra, jednego z największych w Malezji. Jego minaret ma 116 metrów wysokości.
Budowę meczetu ukończono w 1999 roku. Nakłady wyniosły 250 milionów ringgitów malezyjskich, co stanowi równowartość około 60 milionów dolarów. Kopuły zostały wykonane z różowego granitu i są misternie ozdobione. Meczet może pomieścić 10 tysięcy wiernych w sali modlitewnej i dodatkowo 5 tysięcy na dziedzińcu. W sali modlitewnej 12 kolumn wspiera główną kopułę o średnicy 36 metrów. Meczet wzniesiono na brzegu jeziora Putrajaya, a na wzgórzu obok wybudowano siedzibę premiera malezyjskiego rządu. Główny most Putrajaya, Putra Bridge, o długości 435 metrów. Asymetryczny wiszący most serii Vavasan o długości 240 metrów. Jego pylon ma 96 metrów wysokości. Na jednym ze wzgórz znajduje się Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Jego sala plenarna może pomieścić 3000 osób. Ze wzgórza roztacza się rozległy widok na Putrajaya. Putrajaya jest nowym, starannie zaplanowanym miastem. Idea jego budowy powstała w latach 80., a przystąpiono do jej realizacji w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Do 2012 roku przeniesiono tu z Kuala Lumpur większość ministerstw. Kuala Lumpur jest nadal stolicą Malezji, a Putrajaya jest siedzibą rządu. Widok Petronas Towers wskazuje, że w naszej wędrówce dotarliśmy do stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Jezioro Symfony u stóp Petronas Towers. Wieże Petronas mają 452 metry wysokości i należą do najwyższych budynków na świecie. Na wysokości 170 metrów wieżę łączy zewnętrzny most o długości 58 metrów. To właśnie widok z tego powietrznego mostu na centralną część Kuala Lumpur. Niestety ulewny deszcz i mgła znacznie ogranicza widoczność. Na most, który jest na wysokości 41 piętra, wpuszczane są co 10 minut 20-osobowe grupy. Wjazd windą trwa 45 sekund. Na 86 piętrze, to jest na wysokości 360 metrów, znajduje się taras widokowy. Można tu zrobić sobie selfie w kamerze i sfotografować się na tle modelu wież. Natomiast nie da się podziwiać widoków miasta przy tej pogodzie. Widok jednej z wież wieczorem. Fontanny przed wejściem do Petronas Towers, a naprzeciw jeden z licznych w Kuala Lumpur wieżowców. Jest tu hinduistyczna świątynia, miejsce kultu boga Murugana, którego posąg o wysokości 43 metrów stoi u podnóża 272 schodów prowadzących do świątyni.
Zespół jaskiń Batu został odkryty pod koniec XIX wieku w formacjach wapiennych położonych 13 km od centrum Kuala Lumpur. Widok na miasto spod wejścia do jaskiń. Po pokonaniu schodów, co w malezyjskim upale wymaga trochę wysiłku, wchodzimy do wysokiej na 100 metrów głównej jaskini kompleksu, zwanej jaskinią katedralną. Są tu dwie świątynie. Ta jest położona wyżej i wymaga pokonania dodatkowych schodów. W jaskiniach są całe stada makaków. Czują się tu one swobodnie, głównie z tego powodu, że są przez ludzi dokarmiane. Kradną też pielgrzymom i turystom wszystko, co choćby na chwilę zostanie spuszczone z oka, a nawet potrafią wyrwać z ręki owoc, napój lub słodką przekąskę. Widok z górnej na dolną świątynię w jaskini katedralnej. Brama do dolnej świątyni. Jaskinie są miejscem pielgrzymek ludności hinduskiej, szczególnie w okresie święta Taipusam, które wypada na przełomie stycznia i lutego. Odbywa się wówczas procesja ku czci boga Murugana, który według wyznawców hinduizmu jest bogiem wojny, pogromcą wszelkiego zła i ucieleśnieniem mądrości Shiwy. Kończymy pobyt w jaskiniach i wracamy do centrum Kuala Lumpur. Kolejny punkt programu to krótki postój przed Pałacem Narodowym, który jest oficjalną rezydencją króla Malezji. Meczet Narodowy, wybudowany w 1965 roku. Jego minaret ma 73 metry wysokości. Ogromne sale modlitewne o nieskazitelnie czystych posadzkach pod kopułami podpartymi wieloma filarami. Główna sala modlitewna może pomieścić 8 tysięcy wiernych, a wraz z dziedzińcami 15 tysięcy. Siedziba główna Kolei Malajskich. Nowy drapacz chmur w budowie będzie miał 644 metry wysokości i będzie najwyższym budynkiem w Malezji. U zbiegu rzek Klang i Gombak leży meczet Jamek wybudowany w stylu mauretańskim. Do czasu otwarcia Meczetu Narodowego był głównym meczetem Kuala Lumpur.
Wieża telewizyjna ma 421 metrów wysokości i jest jedną z najwyższych na świecie. Stary budynek Sądu Najwyższego. Dziedziniec budynku sułtana Abdulla Ahmada. A to fronton tego budynku. Narodowe Muzeum Włókiennictwa. Budynek z czerwonym dachem to siedziba Royal Sengalor Club przy Placu Niepodległości. Na tym placu odbywają się coroczne parady z okazji proklamowania niepodległości. Muzeum Muzyki. Wieżowiec Dajabumi był jednym z najwcześniej wzniesionych w Kuala Lumpur. Liczy 35 pięter. Odwiedzamy także niewielką wytwórnię batiku. Na powrót jesteśmy pod wieżami Petronas Tower. Jedna z wież w całości jest przeznaczona na biura naftowo-gazowego koncernu Petronas. W drugiej wynajmowane są biura wielu firmom, takim jak Boeing, IBM czy Microsoft. Jest tu także filharmonia, w której koncertuje Malezyjska Orkiestra Symfoniczna. Na Jeziorze Symfony można obejrzeć tańczące fontanny. Wieczorem pokaz jest wzbogacony o światło i dźwięk. U stóp wież mieści się Surya KLCC, największe w Malezji centrum handlowe o powierzchni 140 tysięcy metrów kwadratowych. Pokaz fontan kończy nasz pobyt w Kuala Lumpur. W małej wsi Lanchang w 1989 roku utworzono ośrodek, w którym znajdują schronienie słonie, ranne, osierocone lub takie, które powodowały szkody w uprawach rolnych. Bardzo szybko ośrodek, niezależnie od swoich podstawowych celów, stał się atrakcją turystyczną. Jest to bowiem na Półwyspie Malajskim jedno z lepszych miejsc, gdzie można stanąć niemal oko w oko z dzikim słoniem azjatyckim. W tej zagrodzie trzymane są młode słonie. W okresie prawie 30-letniej działalności ośrodka do parków narodowych przeniesiono ponad 400 słoni z terenów zajętych pod uprawy rolnicze, na których słonie powodowały znaczne szkody, poszukując pożywienia. W
plantacje palmy oleistej mają wydajność prawie 4 razy wyższą niż uprawy innych roślin oleistych. Drzewa zaczynają owocować po 5-letnim okresie wegetacji i trwa to 15 do 20 lat. Dlatego olej palmowy stał się jednym z najtańszych i najszerzej wykorzystywanych surowców oleistych. Malezja należy do największych jego producentów. Niestety rozszerzanie areału plantacji pociąga za sobą wycinanie pierwotnych lasów deszczowych. To owocnie palmy przywiezione do tłoczni. Olej jest tłoczony zarówno z miąższu, jak i owoców. Taman Negara obejmuje prawie 4,5 tysiąca kilometrów kwadratowych dziewiczej dżungli. W miejscowości Kuala Tahan przepływamy rzekę Tembeling, by udać się na nocny spacer po dżungli. Udaje się wypatrzeć kilka owadów, a nawet małą jaszczurkę. A tutaj skorpion wypatrzony przez naszego lokalnego przewodnika. W drodze do wzgórza Terisek musimy ponownie pokonać rzekę, tym razem za dnia. Trasa prowadzi przez jeden z najstarszych na świecie las deszczowy, rosnący tu od około 130 milionów lat. To roślina, której liście mają inny kolor w słońcu, a inny w cieniu. Wielki fikus. Schody znacznie ułatwiają pokonywanie trasy prowadzącej na wzgórze. Krótki przystanek dla złapania oddechu i dalej w drogę. W dole między drzewami widać rzekę przedzierającą się przez dżunglę. Docieramy w końcu do szczytu. Wzgórze nie jest wysokie, ale w upale i przy dużej wilgotności dotarcie tu wymaga trochę wysiłku. Nagrodą jest widok na pasmo górskie, w którym jest najwyższa góra Malezji Gunung Tahan o wysokości 2187 metrów. Są tu też wiszące sznurowe mosty pozwalające wędrować w koronach drzew na długości ponad 0,5 kilometra, niestety nieczynne z powodu konserwacji. Wykorzystujemy teraz rzekę jako najdogodniejszą drogę transportu przez dżunglę, by dopłynąć do osady pierwotnych mieszkańców malajskiego lasu deszczowego, koczowników z plemienia Batek. Batekowie osiedlają się najczęściej nad rzeką, żeby mieć do dyspozycji wodę do mycia i gotowania. Żyją w grupach rodzinnych, a w obozowisku gromadzi się zwykle około 10 rodzin. Pożywienie zdobywają polując głównie za pomocą dmuchawek. Mają zgodę na polowanie na terenie parku narodowego.
plemię Batek należy do grupy pierwotnych ludów malajskich, zwanych ogólnie Orange Asli. Liczebność tej grupy wynosi obecnie około 150 tysięcy ludzi. Jednakże plemię Batek jest ginącym plemieniem, liczącym zaledwie około 1300 osób. Plemię zostało opisane po raz pierwszy w 1878 roku przez rosyjskiego etnologa i antropologa Mikołaja Mikłucho-Makłaja. Jesteśmy świadkami dość długotrwającej, ale zakończonej powodzeniem próby wzniecenia ognia. Pozostajemy w parku Taman Negara i nadal korzystamy z łodzi jako najdogodniejszego środka transportu. Teraz płyniemy do wodospadu Lata Berko. Dobra pogoda pozwala nam w pełni cieszyć się pięknem bujnego lasu deszczowego. W drodze mijamy nadrzeczną plażę, z której korzystają tutejsi mieszkańcy. Opuszczamy łodzie po przepłynięciu 8,5 km. Czeka nas jeszcze półkilometrowa wędrówka przez dżunglę, zanim dotrzemy do wodospadu. W końcu docieramy do celu. Kaskada Lata Berko pięknie prezentuje się w scenerii lasu deszczowego. Poniżej kaskady jest wymyty przez wodę głęboki basen. Odważni mogą tu spróbować kąpieli, ale trzeba uważać, gdyż prąd jest silny, a woda bardzo zimna. Dzień nieubłaganie dobiega końca i czas na powrót. Kończy się nasz pobyt w parku Taman Negara. Pozostał jeszcze dwugodzinny spływ łodzią z Kuala Tahan do Kuala Tembeling
i ostatnia okazja na obcowanie z wodą i dżunglą. Na brzegu od czasu do czasu pojawiają się bawoły wodne. Przed nami przystań w Kuala Tembeling i koniec podróży rzeką. Wyżyna Camerona to obszar o powierzchni 712 km² i wysokości od 800 do 1603 m nad poziom morza. Ta wysokość sprawia, że w całym regionie są bardzo dobre warunki do uprawy herbaty. Pogoda nas niestety nie rozpieszcza, pada ulewny deszcz i jest mglisto. Pawilon widokowy, herbaciarnia i sklep przy fabryce herbaty firmy BOH lub BOH, co jest skrótem od Best of Highland. Z pawilonu, mimo kiepskiej pogody, roztacza się piękny widok na wzgórza pokryte soczystą zielenią krzewów herbacianych. Firma BOH jest największą w Malezji, ma w tym rejonie plantacje o powierzchni 1200 hektarów i produkuje 4000 ton herbaty rocznie. Na wyżynie Camerona nie tylko uprawia się herbatę. Dzięki w miarę wyrównanej w ciągu roku temperaturze nie przekraczającej 25 stopni w dzień i nie spadającej poniżej 16 stopni w nocy, wyżyna jest idealnym miejscem ucieczki od upałów dla mieszkańców Kuala Lumpur i Singapuru. Z zielonych, herbacianych wzgórz przenosimy się do motylarni. Najwięcej jest tu motyli o angielskiej nazwie Rajah Brooks Birdwing, a po łacinie Trogonoptera brookiana albescens. A tu patyczak, aż trudno uwierzyć, że to żywe stworzenie, a nie kawałek uciętej gałązki. Są także węże. Deszcz przestał w końcu padać, więc przed opuszczeniem wzgórz Camerona jeszcze krótka wizyta na targowisku. W pobliżu miasta Ipoh znajduje się wiele chińskich świątyń. To buddyjska świątynia Sam Poh Tong. Przed świątynią jest basen z rybami i urokliwy ogród, który w 1993 roku otrzymał tytuł najpiękniejszego ogrodu w Malezji. W wykutym w wapiennej skale wnętrzu świątyni umieszczono liczne posągi Buddy. Wykute w skałach przejście prowadzi do stawu na tyłach świątyni, gdzie należy nakarmić żółwie, żeby zapewnić sobie dobry los i fortunę.
tuż obok, u stóp wysokiego wapiennego wzgórza, jest druga, również wykuta w skale świątynia. Nieco dalej jest jeszcze jeden pawilon z posągiem leżącego Buddy na dachu. Niedaleko Ipoh leży królewskie miasto Kuala Kangsar. Jest tu meczet Ubudiah, uważany za jeden z najpiękniejszych w Malezji. Ma imponującą złotą kopułę i ściany z włoskiego marmuru. Został wybudowany w 1917 roku. Ufundował go 28 sułtan stanu Perak, Idris Shah, w podzięce za wyzdrowienie po ciężkiej chorobie. Pałac Królewski w Kuala Kangsar, który jest oficjalną rezydencją sułtanów stanu Perak. W drodze na prom, którym popłyniemy na wyspę Langkawi, zatrzymujemy się na polach ryżowych. Ostatnie 4 dni pobytu w Malezji spędzimy na wyspie Langkawi. Langkawi leży na Morzu Andamańskim w archipelagu o tej samej nazwie, liczącym 104 wyspy. Wyspa ma 478 km kwadratowych powierzchni i w całości jest strefą wolnocłową. Niewielkie wysepki widoczne z hotelowej plaży. Nasz hotel jest w turystycznym miasteczku Pantai Cenang, a to ogólnodostępna plaża Cenang Beach. Jedziemy w pobliskie góry, by kolejką linową wjechać na szczyt Machin Chang, wznoszący się na wysokość 708 metrów. Tam w górze kryje się cel naszej wyprawy. Teren wokół dolnej stacji kolejki linowej Sky Cup został starannie zagospodarowany.
tą kopułą przeżyliśmy ekstremalną jazdę rollercoasterem w 3D. To z kolei pawilon Sztuka 3D, gdzie na 2000 m2 przedstawiono ponad 100 malowideł, pozwalających interaktywnie eksperymentować z postaciami i pejzażami, stając się elementem prezentowanego dzieła. Dolna stacja kolejki gondolowej. Wagonik zabiera 6 osób, a cały wyciąg liczy 35 wagoników. Kolejka ma 2 odcinki. Jej stacja pośrednia znajduje się na wysokości 650 metrów. Przed udaniem się w dalszą drogę na szczyt można tu wysiąść i już podziwiać okolicę z platformy widokowej. To krótki już odcinek prowadzący do końcowej stacji kolejki. Z górnej stacji można zejść 10-minutowym szlakiem przez dżunglę lub zjechać specjalnego rodzaju windą na wiszący most. Wybudowany w 2004 roku Skybridge ma 125 metrów długości i jest zawieszony na pojedynczym pylonie o wysokości 82 metrów. Na moście może przebywać jednocześnie do 250 osób. Most jest zakrzywiony i w przeciwieństwie do mostów prostych oferuje nietypową perspektywę widokową. W pobliżu mostu nie brak makaków, które liczą na poczęstunek od turystów. Platformy umieszczonej na wierzchołku góry Ma Ching Chang widać most w całej okazałości. W kolejnym dniu pobytu odbywamy kilkugodzinny rejs łodzią po ciekawych zakątkach wyspy. Najpierw rzeką Kilim płyniemy do jaskini nietoperzy w geoparku Kilim. W jaskini gnieździ się kolonia ponad 1000 nietoperzy 3 gatunków, głównie owocożernych. Most wychodzący z drugiej strony jaskini pozwala z bliska obejrzeć mangrowiowe zarośla.
kontynuujemy nasz rejs wśród porośniętych bujną roślinnością wapiennych wzgórz Geoparku Kilim. Na kolejnym przystanku u stóp wysokiej skały karmimy małe rybki. Wystarczy rzucić kawałek chleba, by wywołać gwałtowny atak na pożywienie. Jest też chwila czasu, by z plaży popatrzeć na rozrzucone wokoło małe wysepki. Następny punkt programu to wizyta na farmie ryb. W poszczególnych sekcjach hoduje się różne gatunki ryb i krabów. Teraz jesteśmy w okolicy, w której czerwonawo-brązowe orły polują na ryby. Od nich wywodzi się nazwa wyspy Langkawi i są one jej symbolem. Orły mają doskonały wzrok, potrafią wypatrzeć cel z odległości od 1 do 3 km. Są w stanie pochwycić zdobycz większą niż waga ich ciała. W geoparku gniazduje około 500 tych pięknych ptaków. Opuszczamy orły i wpływamy w las mangrowy, zwany też na Morzu Nowym. Charakterystyczna dla namorzynów plątanina korzeni przybyszowych, stabilizujących roślinę w rząskim podłożu oraz korzenie oddechowe. Przepływamy naturalnym tunelem, który woda wydrążyła w wapiennej skale. Zwany on jest jaskinią krokodyla. Ten rejs po rzece Kilim na wyspie Langkawi zamyka naszą wycieczkę do Singapuru i Malezji.